Modliliśmy się do Matki Bożej. Śpiewaliśmy. Przyzwaliśmy tyle tytułów jej poświęconych. Dzisiaj przeżywamy koniec miesiąca maja. Przeżywamy święto, przeżywamy święto, w którym pamiętamy nawiedzenie przez Marię Świętej Elżbiety. Mówi Ewangelia, że Maria udała się do Elżbiety po zwiastowaniu, poszła natychmiast, nie zawahała się ani chwili, poszła, aby służyć. Czyli możemy powiedzieć o Marii, że jest matką gotową, pełną gotowości, natychmiast. Ona zawsze nam udziela pomocy, kiedy do niej się kierujemy naszą prośbę, kiedy ją prosimy o to, kiedy się do niej zwracamy. Ona jest zawsze gotowa nam pomagać. Ta jej nieustanna gotowość ją charakteryzuje. W tylu momentach naszego życia, kiedy potrzebujemy jej opieki i jej wstawiennictwa, ona nigdy nie jest tą, na którą musimy czekać. To jest Maryja, Matka Boga, Matka gotowości, nieustannej gotowości.